26 lutego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu odbyła się uroczystość wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju. Medale nadane przez ministra obrony narodowej w dowód wdzięczności i uznania rodzicom, którym co najmniej troje dzieci pełniło służbę wojskową, wręczali zastępca wojskowego komendanta uzupełnień w Oświęcimiu, major Tomasz Lewandowski oraz starosta oświęcimski Zbigniew Starzec. Taki sam medal dla żony, niestety nie mogą małżonka w siebie, bo jest chora i bym bardzo prosił o przekazanie małżonce takiego samego medalu. Dobrze, proszę się, dziękujemy bardzo. Byliśmy świadkiem uhonorowania rodziców, których trójka dzieci, co najmniej trójka dzieci, odbyła jedną z form czynnej służby wojskowej. Dawniej była to zasadnicza służba wojskowa, w tej chwili to jest służba przygotowawcza. Jest to podziękowanie złożone przez ministra obrony narodowej, siły zbrojnej, tym rodzicom, że wychowali młodych, w zasadzie w większości to są synowie, na synów, którzy po prostu nie bali się odbyć jedną z form czynnej służby wojskowej. Tak jak powiedział pan major, cieszymy się, że takie uroczystości są, bo w niedługim czasie tych uroczystości już nie będzie. Po prostu nie będzie już rodziców, którzy oddają trójkę swoich dzieci w szeregi Wojska Polskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy zasadniczej służby wojskowej. Także doceniamy każdą rodzinę, nawet gdyby to miała być tylko jedna rodzina, ale tak powiedziałem, w ubiegłym roku mieliśmy chyba trzy. Jak ja jestem w Urzędzie Starostwa Powiatowego, to od 5 lat mamy takich rodziców, którzy tam trójkę dzieci oddali w szeregi Wojska Polskiego, ale tak powiedzieliśmy wspólnie z panem majorem. Te spotkania pewnie w niedługim czasie się zakończą, ponieważ nie będzie już takich rodziców, którzy oddadzą te swoje dzieci do szeregi wojska, ponieważ nie ma takiej możliwości. Jestem dumna ze synów, bardzo. Także cieszę się, że wyszli na dobrych i wspaniałych Polaków, bo to jest najważniejsze u moich dzieci. Także myślę, że to będzie wszystko dla mnie. To, co oni przeszli w wojsku, to jest tylko dla nich, bo ja nie wiem, ale myślę, że jak to się mówi, naród, Polska jest też dumna z nich, bo narażali życie, a najmłodszy naraża dalej, bo działa w straży, do wypadków, do wszystkiego, także że jestem bardzo dumna z moich dzieci. Przedstawiciel środowiska kombatantów podziękował również staroście za zaangażowanie i zrozumienie w codziennej działalności. Dzisiaj mam zaszczyt wręczyć panu staroście medal zasłużony dla Związku Kombatantów przyznany przez Zarząd Główny w Warszawie. Ten medal za zasługi dla kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej traktuje nie jako medal dla Zbigniewa Starca, tylko traktuje jako medal dla całego Urzędu Starostwa. Związek Kombatantów był wspierany, jest wspierany i myślę, że będzie wspierany, ponieważ to grono osób zasłużyło na to, żeby z godnością pokazywać ich historię, ich przejścia w naszej odległej i nieodległej historii. Dlatego to tak powiedziałem, nie traktuję tego w charakterze, traktuję to jako w charakterze obowiązku, ale takiego dobrze rozumianego. Te osoby zasługują na to, żeby dawać im jakiekolwiek wsparcie, jakie tego proszą. Także bardzo się z tego cieszę, że możemy również tej grupie ludzi dać wsparcie.